Biznes Cafe Podcast, odcinek 17. I stwierdziłem, nie wiem jaki jest plan dalej, nie mam zielonego pojęcia, nie chcę uczyć w szkole jako nauczyciel, dlatego że jakoś nie ciągnie mnie też to i pieniądze też są słabe z tego, więc droga jest jakaś taka bardzo wąska tam, nic nie można za dużo zrobić. Tutaj ta kariera takiego śpiewaka też to nie jest to, co faktycznie ja chcę robić, co ja chcę robić. I wiesz, człowiek skończył technikum 5-letnie, miał 2 lata doświadczenia w innych szkołach prywatnych, pracował już, zobaczył różne rzeczy, dotknął różnych tematów i dalej nie wie, co robić ze sobą. Dalej nie wie, co robić. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Dzisiejszy odcinek podcastu jest jednym z najtrudniejszych dla mnie, dlatego że będzie to wywiad ze mną. Ale ponieważ sam go ze sobą nie przeprowadzę, poprosiłem o pomoc Łukasza Krasonia, który bardzo chętnie wyraził chęć w tego rodzaju projekcie. I on zadaje dzisiaj pytania, a ja na nie odpowiadam. Mówię o swojej historii, mówię o tym, dlaczego robię to, co robię, w jaki sposób, co doprowadziło mnie do tego, że założyłem podcast Biznes Cafe. Mam nadzieję, że część przynajmniej tej historii w jakiś sposób zainspiruje Ciebie albo da Ci jakąś lekcję. Daj znać w komentarzach koniecznie o tym, jeżeli cokolwiek Ciebie zainteresowało, zainspirowało, dało Ci jakąś potrzebną dla Ciebie informację. Podczas tego odcinka usłyszysz też o nowym pomyśle, na który razem z Łukaszem wpadliśmy. Wpadliśmy na pomysł, żeby rozpocząć drugi podcast, tym razem razem wspólnie rozpoczęlibyśmy tworzyć nowy podcast o autentyczności, w którym rozmawialibyśmy ze znanymi ludźmi, którzy często są na świeczniku i są oceniani, a chcielibyśmy bez kompletnie tych ocen poznać ich od innej, prywatnej strony, poznać ich od nowa. O tym też napisz w komentarzu, czy podoba Ci się taki pomysł i czy byłbyś ewentualnym słuchaczem tego rodzaju treści. A tymczasem już zapraszam Cię na rozmowę ze mną, którą przeprowadzi Łukasz Krasoń. Grzegorz, że Ty byłeś przecież radiowcem, także dla Ciebie w ogóle taka tematyka prowadzenia rozmów, podcastów, bycia z ludźmi, przepytywania, robienia wywiadów, interviews i tak dalej. To dla Ciebie nic nowego. Nowego i nie nowego. Powiem Ci, że nowego jednak. Może praca za mikrofonem, Łukasz, to nie jest nic nowego, dlatego że miałem chyba wtedy 9 lat i moi rodzice postanowili, że oni chyba pojechali jakoś rozrywkowo. Myśmy wtedy w południowo-wschodniej Polsce mieszkali pod Krosnem, okolice Rzeszowa. I rodzice postanowili pojechać wtedy na Węgry. Mówili, że jedziemy na Węgry. Chodziło o handel, żeby przywozili z Polski jakieś tam rzeczy, które tam mieli tam sprzedać, zarobić jakieś pieniądze na tym. Jakieś niewielkie pewnie, ale jakieś tam. To była taka moda wtedy. Ludzie jechali, pakowali się w samochody, jechali tam, handlowali, wracali po weekendzie. I tam poznawali, mieszkali u tych Węgrów, też przywieźli fajne rzeczy od nich. Do tej pory u rodziców stoją jakieś tam takie kryształy rzeźbione i tak dalej. No, pamiętam to. No, ale jedną z takich rzeczy, którą wzięli na sprzedaż, a okazało się, że no, zostało im, bo nikt nie kupił, to był magnetofon. Taki mały magnetofon. To nawet nie był jeden z tych znanych jakichś tam kasprzaków, tylko jakiś taki mały, stojący z przyciskami na górze i z mikrofonem. On miał mikrofon wbudowany. I to było dla mnie coś niesamowitego, dlatego że ja nigdy wcześniej takiego urządzenia w domu nie widziałem. W ogóle nie widziałem takiego urządzenia. A nagle patrzę tutaj, jest coś takiego, co może nagrywać mnie. I ja mogę się nagrywać i mogę się odsłuchiwać. Ja po prostu siedziałem przy tym magnetofonie i nagrywałem się w kółko. Ja miałem 9 lat i to był rok po mojej komunii, na której oczywiście dostałem zegarek z melodyjkami. Tam było chyba 7 melodyjek tam było takich, nie? I wyobraź sobie, że ja nagrałem swoją pierwszą audycję radiową
gdzie zapowiadałem każdy z tych utworów następnie do mikrofonu, następnie zegarek trzymałem przy mikrofonie i puszczałem te piosenki. Ja tam mówiłem jakieś tam w ogóle i oni jak to usłyszeli, to zaczęli jeździć po rodzinie i puszczać to im, żeby się, oni się śmiali ze mnie, nie, wiesz, ale już było widać we mnie, że ja po prostu kocham coś takiego robić, jakieś takie nagrywania, coś w tym stylu i nigdy nie widziałem się aż tak gdzieś tam wysoko, ale zawsze, wiesz, miałem lat później 11 czy 12, 12 lat miałem, 12 lat miałem. I pamiętam, mieszkając w Krośnie, wtedy to były lata już, no koniec lat 80. I pierwsze polskie wolne radio z Krakowa zaczęło nadawać, RMF. I ja o tym nawet nie wiedziałem, po prostu złapałem to radio jakoś na swoim odbiorniku w domu i mówię, jakieś inne radio, jakaś inna muzyka, ludzie jakoś tak przyjacielsko mówią, już nie ma takiego pamfaramfa, proszę pana, proszę państwa, tylko jest wy, i mówię, co to za radio jest? I zacząłem tego słuchać i zobaczyłem, że mnie to wkręcało, ja potrafiłem mieć głośniki przy łóżku, w zasadzie na łóżku, oparte o moje biurko, to były takie głośniki, które były podłączone do mojego starego radia drewnianego i to radio grało całą noc. Całą noc. Ja po prostu zasypiałem przy tym, budziłem się z tym, przychodziłem ze szkoły, włączałem radio. Ja po prostu cały czas słuchałem tego. Grzegorzu, to ty niezły freak. Freak radio straszny, ten... freak straszny. Wiesz co, ja teraz jak o tym mówię, to dopiero przypominam sobie tak naprawdę, jak myślę sobie teraz o tym, że mi się wtedy wydawało to normalne, że każdy tak robi. A teraz patrzę na to i myślę sobie, nie, nie. Ja po prostu miałem fioła na tym punkcie. I później oczywiście też taki duży, szpulowy, duży magnetofon też i podłączyłem to kablami do tego radia i zacząłem nagrywać audycje. Nagrywałem konkursy, piosenki, wszystko i cały czas tam miksy robiłem i tak dalej. Więc to już na tym takim poziomie, zanim komputery w ogóle weszły, zanim w ogóle wiedziałem, co to jest komputer, to już wykorzystywałem to, co miałem wokół siebie, żeby coś tworzyć takiego. Mnie to bardzo wciągało. Mnie to bardzo wciągało. Ciekawy temat poczułeś, wykorzystywanie tego, co się miało pod ręką. Mhm. Ja też ze swojego życia właśnie też dostrzegam dużo takich sytuacji, gdzie z logicznego punktu widzenia zasoby wcale dobre nie były, wręcz bym powiedział lichutkie, ale nawet z tych małych zasobów można zawsze wyciągnąć coś, co zaskoczy nas samych. Tak, tak. Widzisz, nawet to się stosuje, bo my opowiadamy o latach 80., wtedy nic nie było, 90. nic nie było. A teraz nawet mnie nie było. Teraz, tak, co się dzieje teraz? Teraz się dzieje dokładnie to samo. Zobacz, już teraz staje się popularne nagrywanie w ogóle całych filmów telefonami, tak? Telefonami ludzie chodzą i nagrywają. Chociaż jeszcze jedno mówią, że trzeba tam umieć i tak dalej. Są ludzie, którzy mówią, nie, no ja nie nagram jakiegoś filmu na YouTube'a, dopóki nie będę miał kamery za 5000, statywu, nie wiadomo jakich świateł, mikrofonów i tak dalej. To wszystko się robi na tam dziesiątki tysięcy funtów czy złotych inwestycja. I nie robią tego. Ale patrzą na to troszkę z innego punktu widzenia. Ale są osoby, które mają najsłabszy telefon albo jakiś tam stary aparat i oni zrobią z tego, co mają po prostu, bo w tym momencie ich nie stać, nie chcą inwestować tych pieniędzy albo ich nie stać, ale to, co mają w ręce, wykorzystają i zrobią to. Bo oczywiście, że wtedy, w tamtych czasach, na pewno były o bardziej zaawansowane, profesjonalne sprzęty, które, nie wiem, mógł tata mi kupić, tak? Ale nie wiem nawet, czy był dostęp. No, nie wydarzyło się. Były. Ja nawet jakby nie mówiłem nikomu, że ja coś chcę. Ja nawet nie wiedziałem, co jest. Przecież ja nie widziałem żadnych reklam, nie było internetu. Nikt nie przysyłał mi gazetki do domu ze sprzętami nagraniowymi. W telewizji tak, czegoś. Nie wiedziałeś, że możesz to chcieć, że to jest potrzebne. Oczywiście. Wiesz, jedyne, co ja w telewizji widziałem, to reklamowali proszek do prania wtedy, bo to były, wiesz, pasta bazemów, proszek do prania i mydło. Mydło Fa, Omo, Lipo System, to był proszek i takie tego typu rzeczy, wiesz, to są historie, no, na inny raz. No, ale wiesz, no to pociągnę tą historię dalej, bo wspomniałeś o tym, o mojej pracy w radiu i faktycznie tak się wydarzyło, że dopiero po skończonej szkole średniej, po technikum 5-letnim, zacząłem szukać pracy. Zacząłem gdzieś tam po prostu próbować jakoś się odnaleźć i wiedziałem, że jakby no
Mój tata był mechanikiem samochodowym i u niego w warsztacie jakoś tak się nie za bardzo potrafiłem odnaleźć, przynajmniej wtedy. I szukałem czegoś innego, no i nigdy się nie spodziewałem, że po prostu tego wieczoru, kiedy rano przyszedł do mnie list, że zapraszają mnie do służby wojskowej i mam szansę być w Straży Granicznej, odbyć tą służbę, więc to było dosyć taki, no to było losowanie, to był, na straży tam odbyć służbę to było fajnie, tak mówili, że tam jest fajnie. No i myślę sobie, no nie wiem, jakoś tak, no nie ciągnie mnie tam do woja, żeby tam coś marnować ten czas, wolałbym zrobić coś bardziej produktywnego po tej szkole. Studia jakoś miałem zamknięte w tym kierunku, bo tam ta szkoła mechaniczna to mi tak poszła słabo. I wiesz, i przyszedł ten list rano, ja tak się zastanawiałem, co to zrobić, i moi rodzice też, no co to z nim zrobić, nie? Co to z nim zrobić? I wiesz, i to było niesamowite. Wieczorem przy kolacji... Kamasze i do koszar. Słucham? Kamasze i do koszar. Aha, tak. No nie, to mnie nigdy nie ciągnęło, wiesz? Jakoś te tematy służby wojskowej zawsze, nie tyle, że... Bałem się też tego, wiesz, bałem się, słyszałem historię i tak dalej, ja nie byłem nigdy takim twardym facetem, który potrafi znieść wszystko. Pewnie bym mi zniósł, bo każdy to znosi, prawda? Może bym tam był tępiony, czy może bym jakoś wyszedł później na ludzi z tego wszystkiego, ale jakoś nie czułem potrzeby tego, żeby doświadczać takiej traumy w życiu, albo w ogóle tam być w tym środowisku, bo... wiesz, nigdy wtedy mnie nie pociągały takie, wiesz, takie klimaty typu, wiesz, że a my to będziemy tam chlać, czy będziemy coś tam, imprezy, czy coś. No jakoś wolałem być odludkiem, troszeczkę usiąść sobie z boku i zrobić sobie swoje własne rzeczy, wiesz, takie, które mnie interesowały. Byłem bardziej tak muzycznie i tam te mikrofonowe rzeczy. No ale powiem historię właśnie. Więc siedzę z tym listem przy kolacji, zastanawiałem się, co zrobić. Moja mama mówi tak, wiesz co, dzisiaj słuchałem takiego regionalnego radia tutaj i w tym radiu powiedzieli, że jakaś szkoła tutaj się otwiera, taka wokalno-aktorska, a ty tak troszeczkę jakby, no, trochę coś śpiewasz, grasz na gitarze, może byś do tej szkoły poszedł, byś do wojska nie poszedł, abyś coś zrobił, co chcesz. No i wtedy myślę sobie, no, skoro mama tak podpowiada, no to dobrze. I powiedziała mi, kiedy te egzaminy są, gdzie są, no i pojechałem na te egzaminy. To było kilka dni później. Pojechałem na te egzaminy i tam okazało się, że przyjęli mnie. Powiedzieli, niesamowicie, wspaniały głos. Jak pan się śpiewa tutaj, będziesz chłopaku się to uczył. U nas pójdziesz później, za 2 lata pójdziesz na Akademię Muzyczną do Krakowa i tam będziesz kontynuował i będziesz śpiewakiem. Super, masz głos i w ogóle. Więc ja wtedy tak urosłem, nie? Myślę sobie, wow, ktoś mnie docenił, jak fajnie, nie? Tylko, że pojawił się problem, bo ja mówię, no wiecie co, bo ta szkoła okazuje się jest prywatna, trzeba za nią płacić. Trzeba za nią płacić spore pieniądze, a na dodatek jest prywatna, czyli nie chroni ustawowo od służby wojskowej. Więc myślę sobie, co tu wykombinować teraz, tak? I mówię na tym egzaminie, ja mówię, ja bym bardzo chętnie u was tutaj był, ale po pierwsze, to ja nie mam na razie jeszcze pracy, żeby za nią zapłacić, a po drugie, mówię, to ja do wojska idę, dostałem list kilka dni temu. Na to ten dyrektor tej szkoły mówi, nie, my tu załatwimy. Tu obok jest taka szkoła ustawowa, tam będziesz coś tam chodził zaocznie, wiesz, załatwimy, że będziesz miał po prostu tam ochronić to przez te 2 lata od wojska, a potem już będziesz na studiach w Krakowie. No i poszedłem tam na egzaminy, zdałem te egzaminy, jakieś tam proste były i okazało się, że byłem w 2 szkołach. Ustawowej, takiej zaocznej, tu byłem w prywatnej. Teraz brakowało jeszcze jednego elementu. Kasiory, żeby zapłacić za to wszystko. No i tak jak mówiłem, u taty no, ciężko byłoby mi na to wszystko zarobić. Zacząłem chodzić po tym mieście tam po Krośnieńskim i szukać pracy. Taki byłem zdołowany trochę i przyszedłem do domu i mówię, mama, no jakoś nigdzie mnie nie chcą, nigdzie nie potrzebują ludzi takich jak ja, nie? I ona mówi, wiesz co, a ja dzisiaj słyszałam w tym samym radiu, że oni kogoś tam szukają, nie? Jakiegoś wolontariuszy. Ja mówię, ale nawet nie wiedziałem, co to wolontariusz znaczy wtedy jeszcze. No i zadzwoniłem tam, zapytałem się, czy potrzebuję kogoś. Powiedzieli, że tak, proszę przyjść. Słuchaj, na drugi dzień pojechałem do tego radia, bo to było radio. Pojechałem do tego radia, usiadłem w poczekalni. Kazali mi czekać na szefa. Szef przyszedł,
O, jesteś już. Proszę. Przyszedłem do niego, do biura. Siadłem naprzeciwko. I dodam tylko, że on mnie już znał wcześniej, bo on był moim nauczycielem w szkole średniej. Ale nie było tu znajomości, on znał mój głos. I mówi tak, no to co tam u ciebie? Ja powiedziałem dwa zdania. On mówi, dobrze, od jutra możesz zacząć? Ja mówię, no mogę, ale co ja będę robił? No będziesz czytał serwis informacyjny. O, proszę. I tak się zaczęło z tym radiem. Więc przez dwa lata pracowałem w lokalnym radiu i tam jakby nabyłem tego, wiesz, obycia z jakimś profesjonalnym, powiedzmy, trochę sprzętem, mikrofonem i takiego obycia z ludźmi, ze słuchaczami. Polubiałem to bardzo, polubiłem bardzo ten kontakt z ludźmi, że wiesz, mówię do kogoś, ktoś tego słucha, ktoś dzwoni, ktoś chce ze mną rozmawiać, coś się dzieje, jakaś interakcja jest. Ja kocham interakcję z ludźmi. To nie jest to, że wiesz, ja siedzę za mikrofonem, teraz ja pieszczę ten mikrofon, bo to jest takie, wiesz, to jestem ja, o, i wiesz, ja tutaj się nad moim głosem jakoś tam, to nie jest to, bo ludzie często tak myślą, że może o to chodzi. Najbardziej, co mnie kręci, to jest właśnie to, że są ludzie po drugiej stronie. I ci ludzie ze mną wchodzą w taką interakcję. Ja widzę tą interakcję. Ktoś zadzwoni, ktoś coś napisze. Facebook jest teraz fajny, prawda? Robisz sobie live'a i z ludźmi robisz coś na żywo. Tylko tutaj jest właśnie ta bariera, jeszcze kamera, prawda? Nie każdy, ja też mam jeszcze z tym problem, żeby czuć się przed kamerą super luźno, autentycznie. To są takie momenty, że... Nie widzisz ludzi. Nie widzisz, kto jest po drugiej stronie. Też. Na pewno zdecydowanie łatwiej mi jest teraz z tobą rozmawiać, kiedy się widzimy, niż faktycznie na live'ie, gdzie widzisz tylko jakieś tam komentarze i numerki, że ogląda cię tam x liczba ludzi. Mhm. No i taka jest historia. No. Zaczęła się tam twoja kariera jakby radiowa? Tak, to dwa lata potrwała i później po prostu startowałem te studia. Studia w Krakowie, gdzie tam się nie dostałem, ale dostałem się do Rzeszowa na edukację artystyczną i tam przez 3 lata studiowałem to, co chciałem, muzykę de facto, tylko w międzyczasie śpiewając po prostu, dając koncerty, śpiewając muzykę klasyczną. I przez te 3 lata jakoś doszedłem do wniosku, że to jednak to nie jest to. Że ten mój głos to chyba został stworzony w jakimś innym celu. Ale skończyłeś te studia do końca, czy...? Licencja zrobiłem 3-letnie. Mhm. Mhm. No i później wyjechałem do Anglii już. Bo jakby nie czułem sensu kontynuacji tego. Zobaczyłem, że faktycznie, że wiesz, ja tam cały czas jakieś dolegliwości miałem z gardłem, wiecznie byłem niedysponowany. Mnie to bardzo wkurzało, mnie to bardzo... Wiesz, ja widziałem, że koledzy na przykład tego nie mają, on przychodzi i śpiewa, a ja zawsze jak był koncert, to wyobraź sobie, że miałem coś nie tak. Wiesz, to jakiś katar, to jakaś alergia. I mówię, nie, to jest... Ja nie mogę tak żyć, że będę polegał na tym, że będę na przykład miał koncert, powiedzmy, w przyszłości, czy w operze będę śpiewał i się okaże, że nie wiem, dzień wcześniej jestem niedysponowany. To jest nieakceptowalne. Nie potrafię. Więc po prostu zrezygnowałem z tego planu i stwierdziłem, nie wiem, jaki jest plan dalej, nie mam zielonego pojęcia, nie chcę uczyć w szkole jako nauczyciel, dlatego, że jakoś nie ciągnie mnie też to i pieniądze też są słabe z tego, więc droga jest jakaś taka bardzo wąska tam, nic nie można za dużo zrobić. Tutaj ta kariera takiego śpiewaka też to nie jest to, co faktycznie ja chcę robić, co ja chcę robić. I wiesz, człowiek skończył technikum 5-letnie, miał 2 lata doświadczenia w innych szkołach, prywatnych, pracował już, zobaczył różne rzeczy, dotknął różnych tematów i dalej nie wie, co robić ze sobą. Dalej nie wie, co robić. I to jest temat, myślę, bardzo powszechny. Mhm. Ja też spotykam masę ludzi, którzy też dużo rzeczy już zobaczyli, widzieli, spróbowali, ale koniec końców stoją cały czas na rozdrożu i w którą stronę iść. To jest bardzo ważne to, co zrobiłeś, bo tak naprawdę masa ludzi, jakby kiedy już coś zrobiła, to jest zainwestować masę czasu, tak? 3 lata na studiach, wcześniej także szkoła z tym związana i także praca gdzieś tam cały czas w tym temacie związanym z głosem, ale jednak mimo tego całego bagażu powiedziałeś nie, jednak coś innego.
jednak masa ludzi przecież jakby boi się podjąć tak ważnej decyzji i mówi sobie, okej, okay, no już tyle zainwestowałem, idźmy dalej. Idźmy dalej w to i potem koniec końców z każdym rokiem są jeszcze bardziej sfrustrowani. Twoja odważność w tym zakresie jest wow, imponująca. Miło mi to słyszeć, że tak uważasz. Ja nie postrzegam tego w ogóle jako pewnego rodzaju odwagi, tylko myślę, jak ja to postrzegam. Wiesz, właśnie to były też inne czasy. Właśnie mówimy o tych różnicach, co było wtedy, co było teraz. Pewne schematy są podobne, ale jednak czasy są inne. Czyli powiedzmy 2004 rok to był rok, w którym skończyłem studia, ożeniłem się i weszliśmy do Unii Europejskiej. I otworzył się rynek pracy w Anglii, tak? Czyli zobacz, takie trzy rzeczy się zeszły razem, gdzie ja, jedno się kończy, czyli szkoła, jakby studia się kończą, trzeba coś zacząć robić. Zakładam rodzinę, to jest dwa, i teraz otwiera mi się jakaś nowa możliwość. I wokół siebie nie widzę jakby, no mógłbym gdzieś tam pracować, prawda, w jakimś zawodzie, ale skończyłem szkołę mechaniczną, mógłbym być mechanikiem samochodowym. Nie czułem tego. Ja umiałem wiele rzeczy naprawić i zrobić, ale to nie było to. Mogłeś powiedzieć, że okej, to idę teraz. Idę teraz na mechanika samochodowego tymczasowo. Popracuję tam miesiąc czasu, zobaczę, wiesz, jak dużo ludzi tak Łukasz, robi. Ja mam za mocno, ja ci powiem, ja wiesz co, powiedziałeś odwaga. Mnie się wydaje, że to jest po prostu pewna, to jest mocna osobowość, wiesz? Mi się wydaje, że jest coś takiego, że po prostu są ludzie, którzy potrafią się podporządkować, bo po prostu nie czują. Ja nie chcę nikogo dyskredytować, że ktoś ma swoją osobowość, mocną osobowość. Nawet nie wiem, czy coś takiego istnieje, jak słaba mocna. Natomiast czułem, że ja nie dam się wkręcić w coś, co nie jest mną, wiesz? Ja czułem coś wewnętrznie takiego mocnego, co buntowało, że po prostu nawet ucieknij stąd, jedź gdzieś indziej, złap gdzieś indziej oddechu, żeby znaleźć to, co jest tobą, tą twoją misję. Nie zostawaj tu, nie poddawaj się, nie bądź tym, co inni chcą, żebyś był. Wiesz, i tak zacząłem szukać swojej drogi. I to było chyba... wylądowałeś w Anglii? Tak, to była chyba najlepsza decyzja w moim życiu. To był właśnie wyjazd do Anglii i to naprawdę nie była decyzja taka, że ja jadę tam zarabiać, bo tam jest praca, bo tam jest lepiej czy coś, czy po prostu... To była decyzja, coś muszę zrobić ze swoim życiem. Ja gdzieś muszę się zakotwiczyć na chwilę, z daleka od tego wszystkiego odseparować się, żeby odnaleźć swoją własną drogę. Wiesz co, i to jest właśnie ta rzecz, co mówi, że wiele młodych ludzi ma problem. To jest, problem nie jest w nich. Problem jest w otoczeniu, w jakim się znajdują. Jeżeli nie zmieniają otoczenia, to oni słyszą na co dzień dalej to samo, co słyszeli od dzieciństwa. Jak można w takim samym cały czas otoczeniu, będąc bombardowanym cały czas tym samym, zrobić jakikolwiek progres, znaleźć właściwego siebie? Przecież z Biblii przykład, Chrystus na 40 dni wychodzi na pustynię, żeby odnaleźć siebie. Żeby zrozumieć, kim jest, odnaleźć tożsamość i później wychodzi i już wie, kim jest i zaczyna działać dopiero. My potrzebujemy resetu, musimy się odseparować od tego, co nas otacza, od tego dzieciństwa, od tego, od rodziców, od rodziny, od znajomych, na pustynię, gdzieś zupełnie indziej. I wtedy tak naprawdę możemy zacząć się zastanawiać, kim my właściwie jesteśmy i co jest nam dane do zrobienia. Grzegorzu, mam dla ciebie pomysł, może dla nas. Powinniśmy założyć biuro turystyczne. Wycieczki na pustynię. Każdy dostanie w pakiecie bukłak z wodą, czapeczkę z daszkiem, Fit 50 i wycieczka gotowa. Lubię to. Dobrze, i wylądowałeś w Anglii, rozumiem, że to był taki moment, gdzie dużo rzeczy się pewnie działo, pewnie sporo rzeczy też się nauczyłeś o sobie i jeśli założyłeś nową rodzinę, to też pewnie nauczyłeś się, jak tą rodzinę, ile to wymaga wysiłku. Ale potem także jednak twoje drogi znowu się skierowały ku radio, bo zacząłeś pracę w radio, a tak naprawdę założyłeś radio.
Więc cały czas ci było po drodze. Tak. To jakby ludzie tego pragnęli, tego twojego głosu, czy ty pragnąłeś tych ludzi, którzy mogli cię słuchać? Ja nie przypominam sobie takich sytuacji, żeby ludzie mówili mi: załóż radio, masz fajny głos. Owszem, ludzie często mówili, że mam radiowy głos. Tak mnie określali, wiesz? Czyli nie na przykład, że wiesz, ty masz głos jak śpiewak, albo na przykład, nie wiem, masz niski głos, albo masz... Nie, jak... Oni zawsze mówili, że masz radiowy głos. To jakby bębniło cały czas. Ale, co ciekawe, to nie było powodem założenia radia przeze mnie. Głos nie był powodem, że ja założę radio, bo mam głos radiowy. Nie, to nie chodziło o to. Chodziło o to, żeby czuć... Wiesz, tak naprawdę, jak teraz też patrzę na to, ja jestem zupełnie otwarty, nie? I mogę to śmiało powiedzieć, że po prostu czułem się samotny. Jednak z daleka od... Jednak na tej pustyni ciągle, bo ja wyemigrowałem na tą pustynię i na tej pustyni teraz poszedłem gdzieś indziej i teraz zacząłem od nowa budować swoje życie jeszcze w tym innym kraju. Jakoś ciężko było mi znaleźć takich prawdziwych, rozumiejących mnie przyjaciół wśród Anglików. Wśród Polaków to jednak był limitowany wybór w sensie nie tylko jakościowym, ale też ilościowym, bo ludzie są zajęci, biegają, na dwunastki chodzą, na zmiany. Ciężko tutaj się jakoś tak odnaleźć było. Więc byłem tylko, wiesz, ja, moja żona, nasze dziecko i nierozumiejący nas ludzie. W większości, nie mówię, że wszyscy, ale ciężko było. Więc ja czułem się samotny. Ja jakby po prostu kierowałem się chęcią i tu właśnie tą egoistyczną chęcią zgromadzenia wokół siebie ludzi, którzy mogą po prostu mnie lubić. Mogą mnie lubić za to, co robię, ale nie za to, że ja mam coś ładnego, czy jestem taki wspaniały, tylko za to, co ja dla nich mogę zrobić. Czyli ja postrzegałem zawsze, wiesz, robienie biznesu, czy robienie jakiegokolwiek projektu, to tak jakby udowodnienie innym ludziom, że ja jestem fajny, że ja potrafię coś fajnego zrobić. I oni w ten sposób, odbierając ten mój prezent ode mnie dla nich, bo ja robiłem zawsze wszystko, wiesz, high quality, nie? Cokolwiek robiłem, starałem się robić jak najlepiej i dalej tak robię. Po to, żeby ci ludzie zobaczyli wartość w tym, cieszyli się tym i powiedzieli: dziękuję, jesteś fajny, lubię cię. Czyli taka potrzeba ważności. To był ten chyba element, który... Nie, to nie była potrzeba ważności. Kierowanie. To jest tak naprawdę potrzeba miłości. Ja mi się wydaje, że każdy, kto chce być ważny, w sensie, że ja muszę być ważny, to nie jest coś takiego, że on chce być ważny. On chce być kochany. To jest tylko przykrywka. Ktoś, kto chce być wysoko tam w górze, chce być na świeczniku, chce, bardzo dąży do tego, żeby pokazywać się we wszystkich mediach, bardzo dąży do tego, żeby... To nie jest osoba, która chce być ważna, important, wiesz, ja mam władzę. To jest osoba, która po prostu jest nieszczęśliwa, bo nie czuje się kochana. I ona do miłości szuka. Potrzebują uwagi, tego wzroku, tej akceptacji, nawet tego, że taka jaka jest, że jest z nią wszystko okej. I też jak słucham twoich audycji, bo kilka przesłuchałem, to w każdej rozmowie, którą przeprowadzasz ze swoimi gośćmi, Trochę to też dźwięczy, bo ty się starasz właśnie od tych ludzi, których zapraszasz. Oczywiście oni się wszyscy dzielą swoją historią, ale między wierszami bardzo fajnie to słychać, przynajmniej ja to tak odbieram, że starasz się właśnie pokazać tą twarz, taką, której czasami na co dzień my się boimy pokazać. Bo my w ciągu dnia zakładamy różne maski, przyjmujemy różne tożsamości. Ktoś, nie wiem, idzie do pracy, więc ma od razu tożsamość podwładnego czy bossa. Ktoś idzie do restauracji, to od razu ma tożsamość jakiejś takiej elokwentnej osoby, która wie, co tam w menu jest napisane i tak dalej, i tak dalej. Idzie do domu, wiadomo, że musi być przykładną matką, przykładnym ojcem. A tak naprawdę dużo rzeczy takich naprawdę prawdziwych gdzieś tam chowamy pod tym wszystkim.
to nasze źródło jest tam gdzieś ukryte i ty się starasz to wyciągać właśnie poprzez proste rozmowy, bo ludzie sobie, wiadomo, często nie uzmysławiają tego, jak dużo w ciągu dnia odchodzą od tej swojej prawdziwej wersji. Łukasz, to jest tak temat bliski mojemu sercu, że się spotkaliśmy. Tak. Będziemy robić to razem. Tak, bo widzisz, autentyczność, co to jest? Nam nawet jest ciężko teraz bez zajrzenia do internetu powiedzieć, co to jest autentyczność. Dlaczego? Bo my cały czas żyjemy w braku autentyczności. Ten brak autentyczności jest wielkim kłamstwem. My cały czas żyjemy w kłamstwie. Ktoś się obruszy teraz, że powie mi, że co on wygaduje. Jakim kłamstwie? Jakim kłamstwie? Nie chodzi mi o kłamstwo, czy jakieś oszustwa, czy błędne informacje, które przypływają do nas, nie wiem, z internetu czy z zewnątrz. Chodzi mi o to cholerne kłamstwo, którym my posługujemy się sami na co dzień. Kłamstwo, które sobie wmawiamy od rana do wieczora o sobie samych. Okej? Okay? I już to słyszałeś na pewno ty i wiele innych osób na różnych kursach motywacyjnych czy i tak dalej, ale ja powtórzę to jeszcze raz, może trochę w inny sposób. To, w jaki sposób traktujesz siebie, wpływa na to, jak ty traktujesz innych ludzi i jak oni traktują ciebie. To jest jedna rzecz. A druga to jest patrzenie naokoło siebie i ocena sytuacji. Co się w tym momencie dzieje? I ta ocena jest w większości przypadków błędna, bo ludzie się nie potrafią zastanowić, co się właściwie dzieje, patrzą na jakąś sytuację i opisują sobie znaczenie tej sytuacji, tak? To patrzą z jednego punktu widzenia. Dam przykład, nie? Dam przykład. Na przykład ten... Powiedzmy, jadę z żoną. Załóżmy, że taka sytuacja była. To nie jest sytuacja z życia, ale mogła taka być. Podjeżdżamy na przykład samochodem pod dom, ona wysiada i trzaska drzwiami samochodu, tak? I teraz ja mogę w tym momencie stworzyć sobie na podstawie tego, jaka była nasza wcześniejsza rozmowa, czy ewentualnie co tam się między nami działo, mogę stworzyć sobie historię do tego. Ona jest wściekła. Albo ona, nie wiem, chce, żeby uszkodzić samochód, bo chce mnie wkurzyć, nie? Bo specjalnie to trzasnęła. Jak wiem, że nie lubię, żeby ktoś trzaskał, to ona specjalnie to zrobiła. I teraz, albo, a i tak dalej. I tutaj mówię, że taka sytuacja, ale na przykład dzieci. Ja mam czwórkę chłopaków, nie? Przychodzi chłopak ze szkoły, siada na przykład przy telefonie i siedzi godzinę, nie? Co przychodzi ci do głowy? Nie chce mu się nic zrobić, nie? Nie chce mu się uczyć, nie chce mu się nawet pomóc, zapytać się, co można w domu zrobić, tak? Nie chce mu się. I ktoś powie, leń, albo coś, no zacznie go oceniać. To już idziemy w takie ekstrema bardziej, ale zacznie się denerwować. Potem z tego powstaje sytuacja, napięcie, że jak ty tak możesz traktować swoją matkę i ojca? I to, no, to już wiadomo, znamy takie sytuacje. Podczas kiedy ja się nauczyłem patrzeć na przykład na moje dzieci, wstawiając siebie w ich sytuację. Jak ja się czułem, kiedy jechałem do szkoły na cały dzień i wracałem do domu? To nie tylko, że byłem zmęczony, bo musiałem autobusem przejechać przez 45 minut. Nie tylko dlatego, że byłem zmęczony, bo siedzieliśmy w dusznych, śmierdzących pomieszczeniach z 40 osobami w jednym pokoju, tak? Większym, co prawda. Nie tylko, że byłem zmęczony psychicznie, bo koledzy dokuczali, przeszkadzali się uczyć, albo na przykład nauczyciel nas zestresował. Byłem tym cholernie jakoś tam zmęczony. Po prostu ten cały dzień był zupełnie inny od tego, jaki ja teraz przeżywam, kiedy ja zupełnie innych rzeczy doświadczam. I teraz jak patrzę na mojego syna i myślę sobie, on się czuje tak, jak ja czułem się, kiedy miałem te 12 lat, 13 lat. I
Zaczyna mu współczuć. Tak, zaczyna mu współczuć. Myślę, on przychodzi do domu i próbuje sobie z tymi emocjami poradzić. Zaczyna wchodzić w telefon, włącza jakieś tam filmy, ogląda sobie. On po prostu próbuje te emocje jakoś tam może zepchnąć. Może to te normalne rzeczy, które my wszyscy robimy naturalnie. Czyli po prostu próbujemy sobie z emocjami poradzić. Jeżeli nie potrafimy, nikt nas nie wysłucha, nikt nie siądzie przy nas i powie: hej, cześć Szymuś. Jak tam w szkole było? Opowiedz mi o twoim dniu dzisiejszym. I wysłucham. Jeśli go nie wysłucham, to on będzie szukał zastępczego czegoś, co zagłuszy te emocje. My potrzebujemy... Dzisiaj oglądałem też takiego live'a krótkiego z moją przyjaciółką Anią, psycholog, która mówiła na ten temat emocji. Wszyscy doświadczamy emocji. I od rana do wieczora. Tu się wkurza, tu się zdenerwuje, tu to, tu tamto. I teraz później co się dzieje? Przeważnie te emocje są albo uzewnętrznione, w sensie złość przeważnie u facetów, nie? Że ty taki, siaki, owaki. Ta złość wychodzi, ale inne emocje, typu na przykład radość, czy miłość, czy coś, to już są powstrzymywane i tak dalej. Te pozytywne często są chowane, ugniatane. Nie powiem, nie, bo coś tam i tak dalej. To jest tak trudny temat, bo to powoduje w nas w takie nawet pozytywne emocje, które są gdzieś tam wepchnięte głębiej w nas i nie wydobędą się, nie dostaną szansy ekspresji. One powodują w nas ogromne napięcia i nas męczą. Dlatego podsumowując to, ja mówię, że żyjemy w kłamstwie, bo sami nie znamy siebie tak naprawdę. Nam się wydaje, że skończyliśmy szkołę podstawową, średnią i studia, to my już znamy świat i rozumiemy ludzi i wszystko mamy to ogarnięte. A to jest największe kłamstwo chyba. Myśmy się dowiedzieli może, że Ziemia się obraca, że jest Słońce i ile tam jest planet w Układzie Słonecznym. Patrzymy zawsze na zewnątrz, jak ten świat działa, prawa grawitacji, chemii i tak dalej, matematyki. Ale to, czego nas nie uczą, to jest, wiesz, tutaj, najbliżej tak, mnie. Tak, do środka. Kim ja jestem? Czego ja tego doświadczam? Co to są właściwie łzy? Co to jest właściwie śmiech, nie? I to jest autentyczność. I tej autentyczności nie mamy, bo nikt nas nie nauczył, co to jest. Bardzo rezonuje ze mną to, co mówisz, bo emocje to jest też temat, który przez wiele lat dla mnie tajemnicą. To było coś takiego, co ja świadomie wyłączyłem, aby nie doświadczać stanu mojego zdrowia, żeby, wiesz, też nie myśleć cały czas o tym, co mnie omija. Więc wyłączając te emocje, jakby człowiekowi jest lepiej. Dla mnie jakby taka ucieczka, tak jak dla twojego syna, czy dla innych ludzi też, czasami właśnie w takich skrajnych momentach po prostu coś robimy w cudzysłowie, aby się odmurzyć. Idziemy na telefon, idziemy, nie wiem, na komputerze pograć, czy czasami nawet idziemy w alkohol, czy w inne używki. I to tak naprawdę sprowadza się wszystko do tego samego. Aby nie doświadczać emocji, z którymi sobie nie radzimy. I to jest ten temat, dlatego dla mnie to bardzo jest też interesujące i każdy sobie radzi z tym na swój sposób. Każdy szuka, dotyka tego tematu i trochę po omacku czasami, ale to jest do zrobienia, żeby to przerobić i jakby się temu przyjrzeć i nauczyć zarządzać tym wszystkim. Bo to jest jakaś umiejętność, tak? Jeżeli człowiek się nauczył szukać zastępników emocji, żeby tego nie doświadczać, to wie tak, że może znaleźć coś, co jednak te emocje pozwoli, wiesz, poczuć w pełni, przyjrzeć się temu z innych punktów widzenia, troszeczkę z boku czasami, bo w momencie, kiedy doświadczamy mocnych emocji, to no, głupio by było włączyć nagle Facebooka i nagle w takich wielkich, złych emocjach zacząć rzucać posty, bo za dwa dni byś pewnie żałował, ale warto. Warto się temu przyjrzeć i nie blokować. Dlatego często właśnie autentyczność jest takim deficytowym towarem. Jest. I widzisz, kiedy ja rozmawiam z tobą i to widzimy pewną szansę zrobienia fajnej rzeczy. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, czy taka rzecz jest potrzebna. Bo tutaj znowu, może wrócę troszeczkę, zanim to powiem, to wrócę troszeczkę do historii z radiem, które otworzyłem i po roku zamknąłem.
I nie dlatego, że mi się tak chciało, tylko po prostu finansowo nie dało się tego już utrzymać. Zrobiłem to dlatego, że czułem, że ja tego potrzebuję, ale nie zrobiłem tego po prostu jako biznes, prawda? Nie przewidziałem pewnych rzeczy, nie zastanowiłem się na to, czy będzie market na to, czy będzie wystarczający budżet później na to z tego. Po prostu nie zrobiłem kalkulacji finansowych. Tam były różne przyczyny, bo tak w ogóle na początku to miał być podcast, a potem były pieniądze, więc pieniądze zawsze świeżbią, nie? Jak są, to trzeba je wydawać. Pojawił się też kolega, który był tym zafascynowany. Podobały mu się takie rzeczy i on zaczął mnie troszeczkę podpuszczać, ja zacząłem inwestować i tak od jakichś tam mikrofonu, konsolety, po jakieś inne dodatkowe gadżety, wszystko się zbudowało po prostu w ciągu kilku miesięcy. To nie było takiego planu, że będziemy robić radio. To miał być podcast. No ale wyszło radio. Więc później ciężko było to utrzymać i ja musiałem to zamknąć. Z prostej przyczyny, nie było na to wystarczającego rynku. I tutaj też się zastanawiam po raz, teraz już bardziej jestem, prawda, uczymy się na swoich błędach i to, te lekcje są chyba najbardziej dla nas cenne, bo pamiętamy je długo, długo. I ja pamiętam tą lekcję i teraz za każdym razem, kiedy coś robię, jakiś biznes otwieram czy jakiś projekt, to zadaję sobie to pytanie, czy to jest potrzebne, czy są na to odbiorcy, czy faktycznie jesteśmy w stanie to długoterminowo kontynuować. I ciekawy jestem, czy jest taka potrzeba doświadczania autentyczności innych ludzi. I to, co rozmawialiśmy ostatnio, bardzo kręci mnie rozmawianie z osobami, które są znane, które mają jakiś, wiesz, dużą rzeszę fanów, są, wszyscy ich znają. I teraz my byśmy z taką osobą usiedli i porozmawiali o autentyczności tej osoby. Niech ta osoba powie, jak jej życie naprawdę wygląda, z czym się zmaga. Może niekoniecznie w tym momencie, ale w ogóle w życiu, jak wyglądały zmagania, żebyśmy zobaczyli tą ścieżkę, którą wszyscy widzą, troszkę głębiej weszli pod tą ścieżkę i zobaczyli, ile tam tych cierni, tych kamieni, tych potyczek jest, tego wszystkiego, z czego się składa tak naprawdę człowiek i jego sukces. Jego osiąganie. I te błędy, bo tak, popełnianie błędów poprzez swoich własnych, dlatego nas tak dużo uczy, bo moim zdaniem my wtedy doświadczamy prawdziwych emocji. Wtedy już nie ma ściemniania. Kiedy popełnisz błąd i czujesz, nie wiem, wyrzuty sumienia twoje własne, albo czujesz jakąś ocenę innych ludzi, to określone emocje się u ciebie budują. I to jest ten element, który zapamiętujesz. To jest tak jak film. Oglądałeś Titanica? Tak. Oglądałeś film Titanic, a pamiętasz ostatnią scenę, kiedy Rose nie chciała Jacka wpuścić na te pływające drzwi i Jack zatonął. Najpierw zamarł, a potem zatonął. Pamiętasz to? Pamiętam, jak on już tam brał. W tej wodzie tam sobie tam. Tak, nie? Dokładnie. To były określone emocje. I tak sobie ja przez wiele, wiele lat po obejrzeniu tego filmu cały czas myślałem o tym, dlaczego cholera go nie wpuściła na te drzwi. Przecież by się zmieścił. I dlaczego to pamiętam? Bo były jakieś emocje. Bo powiedzmy, jakąś tam miałem ocenę tej postaci i nagle coś się wydarzyło, jakieś emocjonalne połączenie powstało poprzez tą całą postać, sytuację. I emocje były tym nośnikiem, akcelerometrem, który łączył mnie z tą sytuacją za każdym razem, kiedy w ogóle o tym wspomniałem. Dlatego kiedy popełniamy błędy, rodzą się emocje i to jest ten przekaźnik, te neuronowe przekaźniki, które w jednym momencie mogą nas tam przenieść. Dlatego zawsze pamiętamy swój pierwszy raz, przynajmniej jest zazwyczaj. Dlatego pamiętamy, nie wiem, jakieś takie bardzo szczególne momenty w naszym życiu, na przykład bardzo traumatyczne niestety też. Wtedy są emocje, kiedy jest, nie wiem, kiedy coś się wydarzy nieprzyjemnego. Dlatego myślę, że to jest tak ważne, aby tą stronę pokazywać. Mhm. Bo za tym jest prawda. No tak, no i właśnie zarówno ty, jak i ja jesteśmy głodni tej prawdy. Prawda? Ja czuję, że ja jestem głodny tej prawdy. Jak ja rozmawiam z ludźmi, robię wywiad z człowiekiem, to ja
Czasami nie jestem zadowolony ze swojego performance'u, ze swojego wywiadu, dlatego że w tym określonym momencie, kiedy go robiłem, nie byłem na tyle obecny, żeby faktycznie być na tyle ciekawy tej osoby, tylko robiłem to na przykład po to, żeby to zrobić. Coś, co sobie zaplanowałeś. Tak, zaplanowałem dzisiaj podcast, okej, to robimy jakiś odcinek, okej, dobrze, to zróbmy tą rozmowę. Ale tak, ale najlepsze wywiady, najlepsze rozmowy są wtedy nie kiedy ja się męczę, tylko jak ja kogoś męczę. W sensie, wiesz, ja jestem tak nakręcony rozmową z tą osobą, że ja po prostu, wiesz, siadam i wiesz, szczęka mi opada, ja zadaję pytania, bo ja jestem ciekawy. I to jest też powód, dla którego ja nie chcę zbyt dużo wiedzieć o osobie, z którą rozmawiam. Nie robię jakiegoś takiego researchu, jak przeważnie robią to dziennikarze, że wszystko już wiedzą na twój temat i tam zadają pytanie, na które już znają odpowiedź, tylko jeszcze się pokłócą z tobą, że to nie jest tak, bo ktoś inny powiedział, że jest inaczej. To nie tędy droga. Ja po prostu chcę poznawać osoby na nowo. I tak ostatnio jesteś, bo coś tutaj nam przerywa. Jestem. Dobrze. Tak, ostatnio rozmawialiśmy, zaproponowałeś, żeby zaprosić tutaj parę osób znanych. Zaproponowałeś, żeby zaprosić Jurka Owsiaka. Na przykład. Żeby z nim porozmawiać. I wiesz, na przykład dla mnie Jurek Owsiak, ja wychowałem się w takim miejscu i kulturalnie jest to dla mnie trudna postać, kontrowersyjna postać. Jest to dla mnie postać, z którą wcześniej pewnie nie chciał mieć do czynienia. W sensie, to jest zły człowiek i tak dalej, wiesz. Ale ja dojrzałem do tego, żeby spojrzeć w głąb siebie, spojrzeć, dlaczego ja tak oceniam i powiedzieć sobie teraz, powiedzieć, jaka jest prawda, bo to jest nieprawda. Czy to jest zły człowiek? Prawda? Ja go poznałem, zdecydowanie nie. To jest tylko ocena jednego. Jeden człowiek mówi, że jest dobry, drugi mówi, że jest zły i tak dalej. Ale to tak naprawdę nie o to chodzi, żeby oceniać człowieka. Nie powinniśmy się w ogóle oceniać. Powinniśmy szukać w człowieku przyczyn jego postępowania. Intencji, tak. Tego, co ten człowiek... Wiesz, czym on żyje, nie? I na przykład ja rozmawiałem z tobą ostatnio i właśnie też tak nauczyłem się, że jejku, ja wiesz, z takiego na początku nastawienia, że nie, pewnie bym nie chciał go tutaj zaprosić, nagle po 2-3 minutach ja sobie uświadomiłem, że ja jestem niesamowicie podekscytowany, żeby z tym człowiekiem porozmawiać. Tylko na innym poziomie, nie na poziomie dziennikarskim typu no jak tam, panie Jerzy, z tą gotówką było, tak? Tylko tak. Na zupełnie innym poziomie. Nie rozmawiajmy o tych sprawach, co zawsze się rozmawia. Ja chcę poznać tego człowieka bardziej, bo ja niewiele o nim wiem. I dlatego mnie to ekscytuje. Dokładnie, bo my, ci ludzie są na świeczniku. Dużo o nich wiemy, tyle czasopis o nich pisało, tyle teraz zabawiali się w radio, w telewizji. Ale tak naprawdę w tych wszystkich sytuacjach dziennikarze czy ludzie pytają się nie o te osoby, nie o Jurka Owsiaka, tylko pytają się o tożsamości, które Jurek Owsiak być może musiał przyjąć, aby coś takiego osiągnąć. Albo pytają się o rzeczy, które zostały powielone przez inne czasopismo, przez inne radio, przez inną telewizję, żeby jakiś temat, bo powiem, temat był interesujący, catchy. Ale tak naprawdę Jurek Owsiak jest ciągle do odkrycia. Oczywiście strzelam, tak? Tak. Było tak. Wiele publikacji, gdzie Jurek Owsiak się jakby pokazywał, jaki jest w środku, jakie są za nim intencje. Masa innych ludzi też czeka, no to aby powiedzieć trochę więcej o sobie. W takim innym słowa tego znaczeniu. Widzisz, ja już się sparzyłem na tym właśnie ocenianiu kiedyś, bo też miałem przed takie zdanie na... o jakiejś osobie, jakieś zdanie wyrobione. I to była absolutnie jakaś taka opinia, że faktycznie tego człowieka to... Ale później się okazuje, że gdzieś akurat była taka sytuacja, że musiałem z tym człowiekiem usiąść i porozmawiać. Kiedy poznajesz człowieka, widzisz piękno w każdym. Można naprawdę dostrzec piękno w każdym, tylko trzeba chcieć złamać swoją własną ocenę, że ja teraz oceniłem i ja teraz trzymam się kurczowo tej mojej oceny. Ja jej nie puszczę, bo ja mam rację. Skąd wiesz, że masz rację? Skąd wiesz, że masz rację, oceniając drugiego człowieka? Nie oceniaj drugiego człowieka, prawda? Spróbuj go zrozumieć.
Przypomniała mi się sytuacja ze szkoły, kiedy pani w liceum usilnie starała mi wytłumaczyć, że mamy trzy stany skupienia materii. Gaz, ciecz i ciało stałe. A ja kilka dni wcześniej na Discovery oglądałem program, gdzie tłumaczyli, że jest jeszcze czwarty stan skupienia, plazma. Ona musiała tego nie wiedzieć, albo po prostu nie doczytała. I ona była tak święcie przekonana, że są trzy stany skupienia, bo jest podręcznik, który jest opisany przez Ministerstwo Edukacji i tam jest napisane trzy, jak byk pisze trzy stany skupienia, to ja mówię, przypomnę, są cztery, bo jest jeszcze plazma. I dostałem oczywiście jedynkę, co taka do dyrektora mi chciała wysłać. Ale mówię, proszę bardzo, ja mogę pójść do dyrektora, ale pani musi mnie zaprowadzić, bo ja nie wstanę cudownie z łóżka i sobie nie pójdę, więc mnie w końcu nie wysłała. Ale tak, to jest to właśnie, to jest ta prawda, bo coś, co jest dzisiaj prawdziwe według naszego mniemania, jutro może być totalnie inne, bo dojdą do nas inne informacje, nowe wytyczne, nowe punkty widzenia i nagle się to, co było dla nas prawdziwe i realne, staje się fikcją. I realne staje się coś innego, więc bycie sztywnym w postrzeganiu danej sytuacji osoby, czy jakiegoś zdarzenia, to troszeczkę siebie ograniczamy. Wiesz, ja powiem więcej, Łukasz, jeszcze właśnie. Ta ocena często jest jeżeli coś ludzi drażni, to przeważnie jest to ich problem. Okej? Okay? Ja to mówię o sobie. Bo to, co ja czułem, i mnie wiele rzeczy drażniło w życiu, że ktoś tam nie sprząta, albo coś tam, ja potem odkrywałem, że to jest mój problem największy, że mi się tego nie chce robić, a muszę to robić. Potem mnie to drażni. I tak samo jest, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Kogo najbardziej drażni to, że na przykład są jakieś afery i ktoś jakieś pieniądze gdzieś tam wykorzystał okazję i jakieś pieniądze wziął? No tych, którzy sami nie wykorzystali okazję, mieli do wzięcia. Takich, którzy takiej okazji nie mieli, ale chcieliby ją mieć, okej, okay? Dlatego jej nie wykorzystali, albo już wykorzystali taką okazję i zrobili to samo. Bo ja widzę w Polsce ludzie, zwykli obywatele, którzy właśnie bardzo pokazują palcem na innych ludzi, że o złodziej, o jakiś taki, siaki, owaki, mają z tym problem, bo jeżeli przychodzi szansa, żeby wyrwać jakąś kasę, a to jakieś unijne pieniądze, a coś. Ja nie mówię, że unijne pieniądze są złe, czy jakieś, czy nie powinno się tego robić, ale chwileczkę, jeżeli mam w założeniu, że otwieram biznes tylko po to, żeby wydrzeć te, powiedzmy, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy i po roku ja już wiem, że ja zamknę ten biznes, ja tylko po prostu robię to po to, żeby wydrzeć pieniądze, a pieniądze są przeznaczone na rozwój gospodarczy, no to do czego ja się dokładam? Co ja właściwie, jaką ja wartość daję za to? Biorę pieniądze, te pieniądze nigdzie się nie zwracają, oprócz tego, że je wydam. Jak ja jestem uczciwy? Czy ja nie korzystam z okazji w tym momencie? Czy ja nie poddaję się temu... No właśnie, przychodzi okazja, ktoś zamacha gotówką i język wisi. I każdy jest taki sam. I politycy są tacy sami, i inni, prawda, ludzie, którzy gdzieś tam wyżej są, też każdy może gdzieś zrobić coś. I dlaczego mamy to oceniać, prawda? Tak, ja zawsze się lubię, nauczyłem się patrzeć nie na człowieka pod kątem właśnie jak ja oceniam daną sytuację czy daną osobę, tylko staram się zawsze pomyśleć chwilę dłużej, jakie ten człowiek może mieć intencje. Co nim kierowało, że nagle tak postąpił? Prosty przykład powiem. Wyobraź sobie taką sytuację, że widzisz młodą kobietę, która nie wiem, jest w sklepie i widzisz, że wkłada do kieszeni jakieś produkty w sklepie i nie płaci za to. Możesz sobie pomyśleć, na kurczę, złodziejka. No po prostu, no nie wiem, jak się mogła tak zachować. Ale jakbyś na przykład wyszedł chwilę z tego sklepu i widział, że ta sama osoba te rzeczy, które wzięła ze sklepu, daje swojemu dziecku, które ledwo co jest ubrane, po prostu trzęsie się, jest zimne, widać, że wygłodzone, czy twoje postrzeganie tej osoby by się zmieniło? Oczywiście to jest ciągle jakby, no nie fair, tak, że zrobiła coś, co,
nie powinna, ale jednak nasza ocena jest już troszeczkę inna. Pewnie wtedy nie podszedłbyś do niej, nie nakrzyczał na nią, tylko pewnie byś sobie myślał, jak ci mogę pomóc. Na przykład słyszałem, że tu jest praca, mógłbyś tak zareagować i komuś i tej dziewczynie byś pewnie pomógł, bo mogę zapłacić za to, co pani przed chwilą wyniosła. Także intencja, za każdym czynem jest jakaś intencja. Tak. Jeśli intencja jest dobra, to nawet jeśli czyn jest być może niechwalebny, to łatwiej jest nam jakby do tego zrozumieć to, prawda? Zrozumieć to. Bo sami postąpilibyśmy pewnie podobnie w tej sytuacji. Być może. Łukasz, powiedz mi, jak myślisz, bo to jest taka jedna z naszych pierwszych nagrań, rozmów, rozumiem, że jakby no, troszeczkę skupiłeś się na mnie podczas tej rozmowy, bo wcześniej była rozmowa, jakby ja skupiałem się na tobie, żeby nas ludzie bardziej poznali, zobaczyli, kim jesteśmy, o co nam w ogóle chodzi. Dlaczego ludzie mieliby nas oglądać, słuchać? Co im to da? Chyba użyłem tego zdania, jak robili ze mną wywiad. Przewrotnie powiem. To będzie ekshibicjonizm. Nie będziemy się rozbierać fizycznie, ale będziemy otwierać się na ludzi i będziemy troszeczkę starać się, aby ci ludzie, których będziemy zapraszać, aby stanęli przed wszystkimi trochę bardziej nago niż zwykle. Żeby powiedzieli, jacy są naprawdę i żeby dali te magiczne rzeczy, ja nazywam tego magiczne rzeczy, w momencie, kiedy zachowujemy się naprawdę po swojemu, naprawdę autentycznie, to są magiczne momenty. I ja w ciągu całego dnia, kiedy jestem z ludźmi, staram się, aby tych momentów było jak najwięcej, ale koniec końców, kiedy idę spać wieczorem, to tam już nie ma wtedy masek. Wtedy jesteś tylko ty i twoje myśli, i twoje poczucia, ty wtedy widzisz swoje emocje, swoje intencje, bo po prostu masz to jakbyś raportował sam przed sobą na koniec dnia. Dzisiaj byłem taki. Jutro będę chciał to zmienić. I chcę, aby te podcasty, które będziemy tworzyć, aby ci ludzie, którzy będą zapraszani przez nas, których będziemy zapraszać, i także widownia, która będzie nas słuchać, osoby, które będą odtwarzać te nasze nagrania, aby widzieli w historiach tych ludzi trochę siebie. Bo tak naprawdę to nie jest ważne, czy ta osoba, którą zaprosimy, będzie nie zarabiać 1 000 000 złotych miesięcznie, czy będzie gwiazdą estrady, czy będzie miała super głos, czy będzie jeździła Cadillaciem, czy będzie jeździła i czymkolwiek innym, czy latała helikopterem do pracy, bo nie będziemy o to pytać. To nie będzie interesowało, czy jaki on ma samochód, czy je kolację z prezydentem Gwatemali, czy nie. To będzie interesowało, jaki on jest naprawdę, jaki on jest, kiedy nikt nie patrzy. Jaki on jest, kiedy nie musi zakładać żadnej maski. Bo my jesteśmy tacy wszyscy. Dobrze, to jest ta wartość, którą ludzie mogą tutaj otrzymać. Czyli taki ekshibicjonizm, czyli jeśli jesteś ciekawy, jacy ludzie są naprawdę, poza tą taką właśnie... Bo ludzie czasami nawet nie zakładają sami masek, tylko pracują w taki sposób, że są zmuszeni być inni, na przykład aktorzy, nie? Czy prezenterzy telewizyjni. No nie jest zmuszony do pracowania w pewnych ramach, i potem on wychodzi i tam na przykład na antenie nie powie jakiegoś słowa, które normalnie używa, załóżmy, tak? Taki przykład. I teraz chcesz poznać prawdziwego człowieka, przyjdź do nas tutaj. Ale mam drugie pytanie do ciebie. Dlaczego ludzie, tacy sławni ludzie, czy bogaci ludzie, czy ludzie, którzy są znani, chcieliby tutaj przyjść i z nami porozmawiać i się odsłonić? Co dla nich w tym będzie? Wiesz co, ja myślę, każdy ma taką potrzebę, aby wyrażać siebie. I nagrania razem z nami mogą to wyrażenie siebie bardzo fajnie uwidocznić. Bo ludzie nakładają na siebie różne nalepki.
i często te nalepki nie mają nic w ogóle wspólnego z prawdą. Ale ja wierzę, że jeżeli ktoś pozna człowieka, jaki on tam jest w środku, to wszystko się może fajnie ułożyć i często ludzie mogą zmienić totalnie zdanie o kimś, bo zobaczą kogoś więcej niż tylko faceta z okładki. Bo facet z okładki to jest tylko malutki wycinek, a wszystko to, co wielkie, piękne w człowieku, jest nie do przeniesienia na okładkę czasopisma. Pięknie, podoba mi się to. Bo teraz właśnie, mówiąc szczerze, jak zadawałem ci to pytanie, to nie znałem odpowiedzi na nie. Ja po prostu wpadło mi do głowy, myślę sobie, dlaczego taka osoba mi miałaby chcieć. I spodobała mi się twoja odpowiedź nawet, wiesz, zarajcowałem się tym, bo widzę właśnie taką wartość, że wiesz, tutaj muszę udawać, tutaj ludzie mnie nie znają takim, jak jestem naprawdę. Ktoś mnie zaczepia na ulicy, bo gram w serialu i chce mnie parasolką zbić, bo kogoś tam zdradziłem w serialu na przykład, nie? Są takie sytuacje, słyszałem o nich. No ale to już na marginesie. Tylko właśnie ta wartość jest nie tyle może, bo ja chcę wyrazić siebie, chcę z kimś porozmawiać o tym, tak jak naprawdę czuję, kim ja naprawdę jestem, jaka jest moja prawdziwa droga, chcę porozmawiać i myślę, że ja i ty, Łukasz, też tworzymy odpowiednie środowisko do tego, żeby ci ludzie mogli tak właśnie, my dajemy teraz przykład. Ty ze mną, ja z tobą, w jaki sposób my się traktujemy i tak samo będziemy traktować naszych gości. I dać też szansę ludziom, którzy tego pragną, którzy pragną zobaczyć, jaki jest prawdziwy on, jaka jest prawdziwa ona, i chce się od niego, od niej czegoś więcej nauczyć niż tylko tego, co pokazują w gali czy w jakiejś tam innej gazecie, bezpośrednio, bez wycinania, bez jakichś tam zbędnych komentarzy, bez jakiegoś podchodzenia, szukania interesu. Po prostu tu przychodzi człowiek i tak powiedziałeś, nieważne kim on jest, ile zarabia, czy czym lata, czy jeździ do pracy, to jest nieważne, jesteś po prostu człowiekiem. Jesteśmy na równi tutaj. I tak, nie po to, żeby cię dyskredytować, tylko po to, żebyśmy mogli się otworzyć bardziej. I to jest chyba też ta wartość, którą będzie wartością dodaną dla ludzi, którzy będą tego wszystkiego słuchać. Bo zobaczą, że aby osiągnąć sukces, wcale nie trzeba być tytanem pracy. Takim naprawdę, wiesz, wychuchanym, idealnym ze wszystkich, pod każdym względem. Bo ja trochę już tych ludzi poznałem i też miałem takie kiedyś przeświadczenie, że wow, ci w telewizji, czy ci z gazety, z pierwszej strony, to po prostu no, nieosiągalne w ogóle persony. To jest w ogóle jakiś nadludzie. Ale kiedy się z nimi spotyka, kiedy się z nimi rozmawia, to jest takie przeświadczenie, że kurczę, oni mają takie same problemy, jak i my wszyscy. Postrzegają świat w ten sam sposób, jak i my, no może troszeczkę inaczej, ale to jest wszystko na wyciągnięcie naszej ręki. I ja wierzę, że poznanie ich od tej strony da ludziom takie przeświadczenie, wow, naprawdę? On ma takie zarobki? On osiągnął taki sukces? Przecież ja też mogę. Przecież ja też mogę. Przecież jest masa ludzi. Ja uwielbiam historię o Danielu Craigu, który jest teraz Jamesem Bondem. Wiesz o tym, że on przez kilka pierwszych miesięcy kiedy poszedł do szkoły filmowej, to mieszkał w parku w Londynie, na ławce, bo wydał wszystkie pieniądze na szkołę aktorską i nie miał pieniędzy na nocleg. To jest osoba, która w tym momencie jest jedną z topowych gwiazd kina. Gra Jamesa Bonda. Ale zobacz, mało kto wie, że takie rzeczy, tyle rzeczy musiał poświęcić, że tyle rzeczy musiał z siebie dać, aby tam dojść. Wszyscy myślą, on na pewno już od małego rodzice go wozili na castingi, tak. I tylko układał włosy na żel i wszystko miał pod ręką. W ogóle Łukasz, że ci przerwę, wejdę ci w słowo tutaj, ale jak się słyszy taką historię, nie? Że on tam spał na ławce w Londynie, wszystkie pieniądze, no fajna historia, taka na książkę, no pewnie prawdziwa. I człowiek zawsze myśli sobie, że
Znaczy może nie zawsze, no, ale takie mam wrażenie, że ludzie może myślą, że no to taka historia, właśnie on już wiedział, że on będzie miał sukces i on stwierdził, że on tam pośpi na tej ławce, bo potem będzie Jamesem Bondem, nie? Że to jest takie przewidziane, że to wszystko. Nie ma czegoś takiego. Ten człowiek w tym momencie, to była jego rzeczywistość. Twoja rzeczywistość dzisiaj może być taka, że słuchasz tego podcastu przez przypadek, a jesteś bezdomnym. Może tak się zdarzyć i że za parę lat będziesz niesamowicie w zupełnie innym miejscu. Bo tak. To była prawda. To nie było coś zaplanowanego, że ja sobie pośpię na ławce, żeby potem była fajna historia do opowiadania. Słuchaj, Łukasz, ja będę musiał powolutku się zwijać już, także bym cię prosił, żebyśmy tę rozmowę powoli kończyli. Dobrze, no to kończmy tę rozmowę w takim razie. Dużo wiemy o tobie. Ludzie wcześniej się dowiedzieli sporo o mnie. Też wiedzą o naszym koncepcie, wiedzą co, że domyślają się, co może ich czekać za moment. Myślę, że to jest też tam ciekawe, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. I tak jak powiedziałeś, że się jarasz tym, ja też się tym jaram. I zobaczmy, co przyniesie przyszłość. Okidoki. Do usłyszenia. No, czołem.